Biskup Merink apeluje do wiernych. Reaguje na protesty biskup Wiesław Merink w liście o świetnie zorganizowanej machinie antychrześcijańskiej. Przez świat przetacza się świetnie zorganizowana machina antychrześcijańska, napisał w liście do prezbiterów i wiernych świeckich biskup włocławski Wiesław Merink. Dodał, że grupy nazywające siebie postępowymi katolikami, a także media próbują w jego ocenie przeorać sumienia. Ordynariusz diecezji włocławskiej napisał list w rocznicę uwięzienia błogosławionego biskup Michała Kozala, księży, w tym profesorów seminarium, oraz kleryków i nauczycieli przez gestapo. Wiele z tych osób zginęło w obozie koncentracyjnym w Dachau. Kościół włocławski ma starą i chlubną tradycję wierności Chrystusowi. Wyznał ją szczególnie w czasie II wojny światowej, kiedy ponad 50% duchowieństwa oddało życie za Chrystusa, Kościół i ojczyznę. Trzeba to pamiętać i pamięć o tym starannie pielęgnować, przekazując ją kolejnym młodym pokoleniom Polaków. Chodzi przecież o naszych bohaterów męczenników, ich życiorysy nas zobowiązują. Wielu za ceny wyrzeczenia się Chrystusa mogłoby przeżyć noc obu totalitarnych dyktatur, niemieckiej i sowieckiej. Wybrali. I to im, między innymi, zawdzięczamy, że nie zdołano nas upodlić i zniewolić do końca, napisał biskup Merink. Czułbym wstyd i dyskomfort, milcząc biskup Merink przypomniał, że 7 listopada każdego roku we Włocławku przypominana jest historia biskup Kozala, a także pozostałych prezbiterów i miejskich nauczycieli. W swoim liście biskup Merink wskazał, że ostatnio doświadczony koronawirusem nie mógł uczestniczyć w życiu społecznym, ale patrzył zszokowany na niesamowity poziom agresji kierowany przeciw chrześcijańskiej moralności oraz symbolom religii i Kościołowi Jezusa. Także przed domem biskupów włocławskich zgromadziła się agresywna grupa ludzi. Niektórzy nazywają siebie nawet wierzącymi. Przynieśli z sobą wypisane hasła, wrzask, wulgaryzmy. Wiem, że pewnie moje apele niewiele zmienią. Czułbym jednak wstyd i dyskomfort, milcząc. Chrystus mówił, że kamieni wołać będą Łuka 19:40, jeżeli nam zabraknie odwagi. Dlatego do wiernych Kościoła apeluję o obronę naszych świętości, symboli, zwłaszcza świątyń. To one są dumą miast i wsi, ich ozdobą i dosłownie miejscami świętymi, wskazał ordynariusz diecezji włocławskiej. W jego ocenie, przez świat przetacza się świetnie zorganizowana machina antychrześcijańska. Stoją za nią nieograniczone pieniądze, media nie szukające prawdy i obiektywizmu, ale sensacji, i, wreszcie, grupy nazywające siebie postępowymi katolikami. Próbują przeorać nasze sumienia, a my, często w imię wątpliwych korzyści, cofamy się coraz bardziej i dalej od Jezusa, ocenił. Nie naśladujcie galatów. Biskup Merink przyznał, że zbliża się kres jego posługi w diecezji włocławskiej, dlatego pozwala sobie na osobisty charakter listu kierowanego do wiernych. Pamiętajcie o historii kraju, diecezji, miasta. Nie naśladujcie galatów, którym świętego Paweł nie mógł się nadziwić, że tak łatwo chcą porzucić Ewangelię, którą im głosił apostoł. Apostrof innej jednak Ewangelii nie ma, są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Łuka 1:7. Bądźmy przy Jezusie. Nie godźmy się na upokarzanie Pana i Jego Kościoła. Mamy prawo do takiej samej wolności, która przysługuje wszystkim ludziom. Nie dopuszczajmy zamętu do naszych serc, dodał. W swoim liście zauważył, że zły duch uruchomił wszystkie siły, by to, co dobre i piękne, zostało pokonane. W ocenie biskupa najwyraźniej się to ujawnia w nagonce przeciw życiu dziecka poczętego, a nie narodzonego. Proszę zatem księży i świeckich o najgłębszą refleksję i zdecydowanie. Dziękuję rodzicom, dla których wartością jest mądre kształtowanie sumień dzieci. Rozmawiajcie z nimi i podejmujcie w rozmowach sprawy naprawdę ważne. Pamiętajmy, z jakiego kościoła jesteśmy, i jak ogromną daninę krwi złożyli nasi przodkowie w wierze. Dziękuję duchownym i świeckim, którzy Chrystusa bronią i przyznają się do Niego, zakończył swój list biskup Merink.